Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik dotyczący promki w Rosie. Tym razem, kręcąc ten filmik, postanowiłam użyć troszkę innych kryteriów, ponieważ po prostu w ciągu ostatnich 20-30 minut pozbierałam ze swojego biurka i ze swojego stanowiska makijażowego wszystkie te produkty z Rossmana, które rzeczywiście używam ostatnio cały czas. Dzięki temu podejściu pokażę Wam sporo super nowości, które ostatnio testuję i rzeczywiście non-stop używam, oraz znajdzie się też tutaj parę takich klasyków, parę perełek, które po prostu zawsze, zawsze, zawsze mam przy sobie. Po pierwsze, jak zwykle zaczynamy od bazy, od podkładów. I tutaj z Drogerii mam dwa podkłady, które u mnie się sprawdzają. No i to są dwa podkłady, które sprawdzają się niezależnie od tego, w jakim stanie jest moja skóra. I mamy tutaj dwa podkłady, które testowałam już na moim kanale, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak one się zachowują, to tutaj gdzieś wyświetlą się Wam te filmiki, więc zapraszam. No ale po pierwsze będzie to Infallible Freshwear, który właśnie jest bardzo trwały, mocno kryjący i jeśli jesteście bladziochami, to teraz do Rossmana, w sensie niedługo do Rossmana, powinien wejść odcień 05, który jest przebiały i żółty, tak więc polecam. A jeśli tak jak ja jesteście troszkę ciemniejsze, to też będziecie miały z czego wybierać, bo ten odcień ma bardzo dużo ciemniejszych, fajnych, ciemniejszych odcieni. No i drugi podkład to będzie Eveline Liquid Control. Ten podkład jest na takiej wodnej bazie, jest lżejszy, bardzo naturalnie wygląda przez cały dzień na skórze. Jest wybitny właśnie do cery mieszanej i tłustej, zwłaszcza teraz na lato, jeśli macie ochotę zapewnić skórze trochę krycia, a jednocześnie nie chcecie, żeby ta skóra wyglądała ciężko, to polecam. Jeśli chodzi o korektory, to mam dwóch ulubieńców. Niestety jeden z tych ulubieńców mi się ostatnio skończył, tak więc nie mogę Wam go pokazać, ale gdzieś Wam tutaj wyświetlę obrazek. I mówię tutaj o L'Oreal True Match, ta taka wersja srebrną nakrętką, oraz moja najulubieńsza wersja, to jest L'Oreal True Match, ale ten taki rozświetlający, który jest cały srebrny i ma taki jakby wykręcany mechanizm i pędzelek. Więc te dwa korektory Wam polecam. Z tego używam odcień 3N, a z tego drugiego rozświetlającego używam odcień 3/5N. Jakoś tak. Kiedyś tego korektora nie lubiłam, bo w jego składzie było bardzo dużo alkoholu i jakby parzył mnie w tej skórę pod oczami i bardzo mi ją wysuszał i podrażniał. Natomiast teraz już tego nie robi, więc wydaje mi się, że tutaj zmieni skład i po prostu ten produkt nagle jest bardzo, bardzo przyjemny w użytkowaniu. Jeśli chodzi o pudry, to zaczynamy od tego sypkiego pudru bananowego z Vibo. I to jest produkt, na który mnóstwo ludzi narzeka, że on zostawia żółtą poświatę, że jest za drogi jak za tę gramaturę i w ogóle dużo osób jak się tak na niego zrzędzi. A ja mimo tego, że mam bardzo dużą kolekcję makijażową i tak zawsze lubię mieć go pod ręką. Wiem, że gdybym teraz była w liceum lub gimnazjum, na pewno chciałabym go mieć w swojej kosmetyczce. Natomiast jeśli chodzi o pudry w kamieniu, to ja mam dwóch ulubieńców. Po pierwsze będzie to taka czerwona seria z L'Oreala, Infallible Ultra Matte. One są rzeczywiście bardzo matujące, jednocześnie nie zostawiają na skórze aż tak dużo koloru, tak więc nie robią wcale takiej grubej, matowej machy. Ja tutaj używam odcień 233, to jest taki piękny, żółty, oliwkowy kolor. No i drugi puder, który Wam bardzo polecam, wyświetlę Wam gdzieś tutaj, jest to puder z serii True Match i ja mam tutaj odcień D3W3 i ten puder to jest w ogóle mój największy ulubieniec z wszystkich pudrów z L'Oreala. Mam dla Was bardzo fajny rozświetlacz. Moim zdaniem najfajniejszym rozświetlaczem w Rossmanie jest rozświetlacz z malowanej, ponieważ on wygląda po prostu jak amrezin. Tak więc jeżeli szukacie czegoś pięknego, wręcz można powiedzieć światowej klasy, to polecam Wam właśnie to. Teraz przechodzimy do produktów do brwi. I powiem Wam, że jeszcze 2 lata temu w drogerii produkty do brwi były fatalne. Natomiast teraz jest ogromny wybór świetnych produktów. Po pierwsze, oczywiście muszę Wam pokazać kredkę do brwi z Vibo, ponieważ jest to produkt, który ja posiadam w tym momencie chyba w 5 czy 6 sztukach. Każda torebka, każdy wyjść na imprezę, zawsze, zawsze mam tę kredkę przy sobie. Co to tam za dym leci? Wiecie co? Chyba sąsiedzi zaczęli, chyba sąsiedzi rozpalili kominek, właśnie widzę, że jakiś taki mega dym się ulatnia. W każdym razie to jest najlepsza kredka do brwi, jaką kiedykolwiek testowałam. Jest znacznie lepsza od Anastasii Beverly Hills. No i w sumie lepsza od wszystkich, które testowałam. A kosztuje jakieś 19 zł, więc na promce w Rossie zapewne będzie kosztowała około 9-10. Następnie mamy transparentny żel do brwi z L'Oreala. On fajnie pomaga te włoski podnieść, uporządkować, ułożyć w takim kierunku jak chcecie. I z tych żeli jest jeszcze jeden bardzo fajny odcień, taki najciemniejszy brązowy odcień, który jest wybitny do osób
mających rzadkie brwi. Jeżeli macie rzadkie brwi, to właśnie specjalnie, nawet jeżeli jesteście blondynkami, specjalnie kupcie sobie taki ciemny odcień i takim ciemniejszym odcieniem pięknie zagęścicie albo właśnie zrobicie taką iluzję gęstszych brwi. Oczywiście nadmiar produktu trzeba odprawiać w chusteczkę, ale tą resztką pięknie sobie zagęścicie brwi, polecam, to jest taki mój mały trik od wielu, wielu lat. No i potem mamy Unbelieve Brow z L'Oreala. Ta nazwa, wiecie co, sprawia mi ogromny problem. Parę razy już ją próbowałam przeczytać, no i właśnie zauważyłam, że tylko w zwolnieniu mi się to udaje. I to jest bardzo ciekawy produkt, ponieważ ma taki aplikator jak szminka, a jednocześnie ma dwa zastosowania. Jego pierwsze i moje ulubione zastosowanie to po prostu jako taka farbka do brwi. On zastyga na mat i jest niezwykle trwały, tak więc po prostu wyrysowujecie nim cały kształt brwi i ten produkt sobie zastyga i do tego jeszcze tutaj jego jedna zaleta to jest niezwykle chłodny kolor. A drugie zastosowanie to nabieracie na taką szczoteczkę do brwi odrobinkę tego produktu i używacie tę farbkę po prostu jako żel. Ostatni produkt do brwi to jest pomada z Eveline, którą zaczęłam testować parę dni temu i mam tu ją tutaj w dwóch odcieniach. Takie jest oryginalne opakowanie, a tutaj już mam właśnie ten mój odcień, który używam od paru dni. Jest to odcień Dark Brown. Ta pomada to jest po prostu takie masełko. Lekka, dobrze napigmentowana formuła, ładnie się rozprowadza, ładnie też zastyga na brwiach, dobrze się trzyma. Chcę nagrać w najbliższych dniach jakiś test tej pomady, tak więc pewnie w ciągu 2 tygodni pojawi się na kanale. No ale zanim jeszcze ją Wam pokażę w użyciu, to już ją Wam polecam. Dodatkowo ma też naprawdę fajne kolory, ponieważ zarówno mój ciemny brązowy odcień, jak i ten jaśniejszy odcień Soft Brown są bardzo chłodne. A wiadomo, że jeśli chodzi o brwi, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to w Rossmanie mamy kilka naprawdę fajnych paletek. Po pierwsze mam dwie paletki z Eveline Cosmetics, czyli Modern Glam oraz paletka Burn. Tą paletką już wykonywałam na moim kanale jeden cały makijaż, zresztą bardzo ładny. Tutaj Wam zalinkuję, więc wbijajcie, jeśli chcecie zobaczyć. Natomiast paletki Modern Glam jeszcze Wam nie pokazywałam w żadnym filmiku, ale właśnie używam ją często na co dzień, ponieważ ona ma dwa cudowne odcienie, które ja uwielbiam. Tutaj taki przygaszony pomarańcz oraz bardziej, powiedziałabym, brudny róż. Do tego piękny, brzoskwiniowy odcień opalizujący, a to są właśnie takie moje ulubione, codzienne odcienie. Oczywiście mamy tutaj też jeszcze więcej matowych odcieni, przez co możemy sobie ten makijaż trochę pogłębić na wieczór. No i odcień beżowy, który pomaga to wszystko wykończyć w wewnętrznym kąciku oraz w łuku brwiowym. Ogólnie cienie z Eveline mają bardzo fajną pigmentację, bardzo ładnie równo się blendują, a cienie opalizujące świetnie przyklejają się do oka i nie rolują się, ani nie zbierają się tutaj, wiecie, w załamaniu powieki, co bywa bardzo wkurzające. Następnie bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze się gdzieś na to załapiecie, jeśli gdzieś jeszcze znajdziecie te wkłady, paletkę Viva Viva oraz zmalowanej, ponieważ dziewczyny bardzo podniosły jakość cieni z Vibo. Widać, że te formuły są bardzo dopracowane, naprawdę cudownie się z nimi pracuje. Ostatnia paletka, którą chcę Wam zaproponować, to będzie Sherry My Sherry z L'Oreala. Niestety nie mogę tej mojej otworzyć, bo tak jak widzicie, pękł mi tutaj cień w środku. No i dodatkowo na tę paletę wylał mi się jeszcze podkład, więc biedaczka jest już zupełnie do wyrzucenia. No i bardzo Wam ją polecam, właśnie przez to, że ona jest mała, a ma bardzo dużo fajnych kolorów w sobie. Od neutralnych brązów, przez złota, przez pomarańcze, przez cieplejsze i chłodniejsze odcienie brązu. To jest po prostu ekstremalnie wszechstronna paletka, idealna na co dzień i na wieczór. Teraz czas na produkt, którego chyba jeszcze nigdy Wam nie pokazywałam, ponieważ jakby w moim odczuciu jest to po prostu bardzo nudny produkt, a mówię tutaj o kredce na linię wodną z L'Oreala z serii Infallible. Ona się nazywa Gel Crayon Waterproof Eyeliner w odcieniu 13. Jest to po prostu beżowa kredka na linię wodną, która służy do takiego, wiecie, normalnego, typowego powiększania oka. Ja mam troszkę zbyt ciemną skórę, żeby używać białe kredki, dlatego właśnie używam ten taki beżowy, skórny odcień, można tak to powiedzieć. I używam tę kredkę właśnie przez to, że ma przepiękny kolor i trwałość też jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o tusze do oczu, to ostatnio bardzo często używam Royal Volume Mascara z Eveline Cosmetics oraz oczywiście Volume Million Lashes Soul Couture z L'Oreala.
Tutaj oba te tusze mają fajne szczoteczki, bardzo fajnie wydłużają, pogrubiają rzęsy. No ja zawsze też doklejam sztuczne rzęsy, oczywiście, więc po prostu wymagam od moich tuszy tego, aby były bardzo trwałe i aby przepięknie wyglądały na dolnych rzęsach. A oba te tusze sprawdzają mi się właśnie w tych zadaniach, tak więc polecam. No i teraz przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli szminki do ust. Jeśli chodzi o klasyki, no to oczywiście zaczynamy od Maybelline Superstay Matte Ink. Te szminki są nie do zdarcia, cudownie się je nosi, a odcień Seductress, czyli numer 65, to jest po prostu życie. Następnie mamy L'Oreal Infallible 24-godzinną szminkę, taką jakby dwa w jednym, ponieważ tutaj mamy matową szminkę, a tutaj mamy błyszczyk. Ta szminka jest ok, nie jest to żaden wielki wow szał, ale nie jest to też żadna porażka. Natomiast błyszczyk z tej strony to jest najlepszy błyszczyk, jaki jest mój ulubiony błyszczyk w całej mojej kolekcji. No i tak jak widzicie, skończył mi się, więc na pewno teraz na promce kupię sobie tę szminkę drugi raz. Aha, i ja mam odcień 113, taki chłodny, chłodny brąz. Ale się teraz zrobiło piękne słońce, powiem wam, że czuję się jakby siedziała na jakichś wakacjach normalnie. Ojku, jest przepiękny dzień. Więc możemy teraz przejść do mojej ulubionej kredki do ust z Rossa. I będzie to kredka z Lovely, niestety z tego zestawu K-Lips. Tak więc nie da się jej kupić osobno od tej szminki. A ja bym bardzo chciała, żeby dało się kupić osobno, ponieważ szminki z tych zestawów K-Lips są po prostu ok, są przeciętne. Natomiast kredka w odcieniu Neutral Beauty to jest życie. Ja po prostu nie mam drugiego tak idealnego, przepięknego, łagodnego, codziennego, naturalnego nudziaka. I jeżeli możecie położyć swoje łapki na tym zestawie dla tej kredki, to polecam, bo naprawdę, naprawdę będzie się tej kredki używać. Teraz przyszła kolejna produkt, który w tym momencie mam na ustach i jest to szminka Vibo Mood Spicy Lips Matte Edition. I ja po prostu tę szminkę uwielbiam. Od kiedy ją dostałam, noszę numer 4 cały czas. Jeszcze czasami lubię sobie nałożyć na sam środek ust numer 1. Generalnie to są przepiękne nudziaki, poza numerem 3, bo numer 3 jest taki dosyć różowy. Natomiast 1, 2 i 4 są neutralne, piękne, cudowne. No i jedyna rzecz, której trochę nie rozumiem, to jest właśnie ta nazwa, bo nie rozumiem, czemu to się nazywa spicy. Skoro ani nie pachną papryczkami, ani nie szczypią w usta, nie pieką, nie mają w sobie nic spicy. To jest po prostu normalna, bardzo fajna, przemiła w użytkowaniu szminka. I wiecie co? Jeszcze podoba mi się w tej szmince opakowanie. No bo tak, to jest szminka z Maybelline, to jest szminka z L'Oreala, to jest szminka z Vibo. Coś takiego to jest idealny produkt do torebki. Bo wiadomo, że w tej torebce zawsze dużo kosmetyków się upycha, dlatego fajnie by było, żeby szminki były mniejsze. Noszą się cudownie, są super trwałe, przewygodne, nie przesuszają ust. I w tym roku to już jest wszystko, jeśli chodzi o moje polecenia co do rzeczy z Rossmana. Oczywiście wszystkie poprzednie filmiki, które gdzieś Wam tutaj zalinkuję, ciągle są aktualne. Tak więc zapraszam Was też do tamtych filmików. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, do subskrybowania. No i widzimy się następnym razem. Cześć!